tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj kontynuacja legendy. Jednego z najbardziej zajebistych samochodów, jakie powstały w historii motoryzacji. Tak, i mówię poważnie. Legenda wśród aut rodzinnych, Renault Scenic. Tym razem prezentuję, tak jak obiecałem, drugą generację modelu. Wcześniej oglądaliście film o trzeciej generacji, a niebawem, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości, pojawi się też i generacja pierwsza, moja ulubiona. No to co? Jedziemy z tematem. Produkowany od roku 2003 do roku 2009 samochód został zbudowany na płycie podłogowej Renault Megane. Podobnie jak w przypadku poprzednika, czyli Scenica 1, z tym, że znacząco urósł w stosunku do swojego poprzednika, najbardziej wszerz. No a to ma niebagatelne znaczenie, ponieważ wiadomo, no w minivanach chodzi o przestrzeń, o miejsce w środku. Wnętrze tego samochodu jest do bólu praktyczne i do bólu wygodne. Mamy tutaj trzy osobne fotele. Każdy z nich możemy sobie oczywiście przesuwać z dużym zakresem regulacji. Możemy też regulować kąt położenia sobie tutaj oparcia i wygodnie się rozłożyć na trasie w każdym z tych trzech foteli. Środkowy fotel możemy złożyć do pozycji podłokietnika. Minusikiem dla mnie jest to, że tutaj w tej wersji nie było cup holderów, tak jak już to było zrobione na przykład w generacji 3, to już to nieco poprawili. Oprócz tego, że w każdym z foteli możemy składać oparcie, to każdy z tych foteli możemy obalić, żeby powiększyć sobie przestrzeń bagażową, lub możemy je też całkowicie wyjąć z samochodu. I jeśli na przykład mamy już tylko dwójkę dzieci i są one dorosłe, to możemy z trzech foteli zrobić sobie dwa, żeby z tyłu pasażerowie mieli wygodniej. Takiej opcji na przykład nie było już w Sceniku trzeciej generacji. Żeby ten fotel złożyć, musimy pamiętać, żeby tu odblokować jedną z dźwigienek, bo inaczej nie będzie on chciał po prostu nam pojechać na dół. W dwóch skrajnych fotelach są mocowania Isofix, w tym środkowym nie ma, jest on nieco węższy niż te dwa skrajne fotele. Te szersze są całkiem wygodne i całkiem nieźle nawet trzymają na boki, zamontowane na dobrej wysokości, nie mamy kolan pod brodą, siedzi się tutaj naprawdę wygodnie. Do tego jeszcze jest spora przestrzeń nad głowami, przynajmniej w wersjach takich jak ta, czyli bez żadnego solar dachu, bo takie też były. W 2006 roku przeprowadzono lifting Scenica drugiej generacji, zmianom podlegał przód i tył auta, z przodu zmieniono światła na soczewkowe oraz zderzaki, z tyłu zmieniono tylko lampy. Zmieniono także nieco paletę kolorów, została wzbogacona, zmieniono wzory felg oraz tapicerek w środku, które też jakby zostały wzbogacone. Jak przystało na prawdziwego minivana, oczywiście też mamy stoliki w oparciach foteli przednich. Ten już nieco się uszkodził, ale ten nadal jest sprawny. Po jego rozłożeniu otrzymujemy praktycznie powierzchnię płaską. W skrajnej pozycji jest zamontowany pod dobrym kątem i każdy z tych stolików ma również uchwyt na malutki kubek, na przykład na wodę. No i to jest jedyne miejsce, gdzie możemy trzymać kubki z napojami w tylnej części pojazdu. Sceniki słyną z tego, że mają bardzo dużo schowków i jeśli by liczyć kieszenie w drzwiach, no to mamy ich tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem schowków dla trzech osób, aż pierwszy z nich jest na środku w tunelu środkowym, który jest przesuwny. To zaraz zresztą Wam pokażę. Pozostałe dwa są pod stopami pasażerów po lewej i po prawej stronie. Bardzo pojemne, głębokie. Kiedyś naładowałem tam kilka butelek wody, jadąc na Sylwestra. Niech będzie, że wody. Pod dwoma skrajnymi fotelami są również umieszczone szuflady i mają takie wymiary, które pasują mi na przykład na zeszyty w formacie A4. No, ma to sens. Do tego mamy jeszcze dwa osobne gniazda do ładowania telefonu 12V, czyli każdy z dzieciaków, jakby mu zabrakło baterii, może podłączyć tutaj swoją ładowarkę. No jest wypasik? Jest wypasik. Jakby nas raziło słońce, oczywiście roletka seryjnie zamontowana w drzwiach. Wnętrze też jest bardzo ładnie wykończone i całkiem dobrze opiera się upływowi czasu. Mamy ładny materiał na drzwiach, anodowane klamki do otwierania, kieszenie w drzwiach pomieszczą dużą butelkę wody. Mamy również głośnik tutaj oraz lampkę, która oświetla nam przestrzeń przy otwarciu drzwi. No cóż więcej potrzeba? Od 2004 roku występował w dwóch wersjach. Bazowej jako Scenic oraz przedłużanej jako Grand Scenic, który mógł być 5- lub 7-osobowy nawet. No i to był moim zdaniem rynkowy strzał w dziesiątkę w wykonaniu Renault, ponieważ wówczas nie było większego samochodu w segmencie kompaktowych minivanów.
Tak, kompaktowego, bo Scenic właśnie do tego segmentu należy i jest jego jakby twórcą i prekursorem w Europie. I kompaktowe są również wymiary wersji podstawowej. Wyjątkowo nie podam tego w milimetrach, to jest 4,26 m długości, 1,62 m wzrostu i 1,81 m szerokości. Natomiast rozstaw osi wynosi 2,68 m. I teraz rozstaw osi, szerokość oraz wysokość są takie same w Grandzie, natomiast Grand jest dłuższy od zwykłej wersji o 19 cm. Bardzo żałuję natomiast, że nie mam długiej wersji dzisiaj do zaprezentowania, bo wychodzi na to, że nigdy jej nie pokażę na kanale, ponieważ jedynka, która będzie następna, występowała tylko w wersji krótkiej. No trudno. Wiadomo, w tym aucie chodzi przede wszystkim o miejsce. Miejsca jest pod dostatkiem, również w bagażniku. Według danych producenta ta przestrzeń to jest 430 litrów. Wydaje się jakieś 600 przynajmniej. W długiej wersji tych 7-osobowych po złożeniu tylnego rzędu foteli mamy do dyspozycji 470 litrów. W wersji 5-osobowej przedłużanej bez tych foteli z tyłu 530 litrów. Granda możemy po wyjęciu foteli powiększyć do ładnego dostawczaka, który pomieści 2000 litrów niemalże, a tego, czy mniejszą wersję, do 1840 litrów. Kurde. W bagażniku mamy schowek, tylko jeden, bieda w porównaniu do generacji pierwszej. Półka, która tutaj osłania przestrzeń, może być zamontowana o jeden poziom niżej. Wtedy pasażerowie, na przykład rzeczy, które na niej leżą, mogą sobie sięgać podczas jazdy z bagażnika. Praktyczna rzecz. Pod podłogą bagażnika znajduje się pełnowymiarowe koło zapasowe i jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie tu jest taka żółta rączka, do której jest podpięta stalowa linka. I to pomaga nam odblokować hamulec ręczny w razie awarii, bo auto ma elektronicznie zaciągany hamulec ręczny. Gdy on się zablokuje, możemy go odblokować. Warto to wiedzieć. Z przodu również miejsca nie brakuje. Na głowę, na czuprynę, na łokcie, na ramiona, na kolana, na nogi, na biodra, na nic miejsca tutaj nie brakuje. Chociaż pozycja za kierownicą jest dosyć dziwaczna, taka ciężarówkowata. Siedzimy bardzo wysoko nad podłogą, a kierownica jest umieszczona pod dużym kątem. To jednak daje troszkę takie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ mamy lepszy ogląd sytuacji z tej wyższej pozycji i mamy lepsze poczucie panowania nad autem. Mamy możliwość regulacji wysokości położenia fotela i możliwość regulacji ustawienia kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach, z tym, że ta płaszczyzna pionowa jest trochę bez sensu, bo możemy tą kierownicę jeszcze tylko bardziej opuścić i wtedy położyć ją sobie prawie że na kolana. Większy sens ma regulacja w płaszczyźnie poziomej, natomiast nie ma zbyt dużego zakresu. Dobrze się tutaj można poczuć, fotel fajnie trzyma na boki, jest dobrze wyprofilowany i bardzo wygodny, a poza tym w aucie wszystko widać. Do przodu duża przednia szyba czołowa, sięgająca wysoko ponad nasze pole widzenia. Duże szyby są również w drzwiach, przedzielone co prawda, ale nie zabiera to pola widzenia. Duża szyba w drzwiach tylnych, wielka szyba z tyłu, dosyć taka pękata, troszkę szeroki słupek D, ale nie ogranicza on specjalnie widoczności do tyłu. Jedyne co mi przeszkadza to to, że są zbyt małe lusterka. W trzeciej generacji już to zostało nieco poprawione, ale ciekawostką jest to, że te lusterka nie są zamontowane na drzwiach, tylko na słupku A. I jak otwieramy drzwi, to one zawsze są w tej samej pozycji. I kierowca dzięki temu cały czas widzi, nawet jak ma drzwi otwarte, co się dzieje za autem. Czy na przykład dziecko z tyłu nie próbuje wysiąść? Czy coś? Hands-free, czyli system bezkluczykowej obsługi auta, nie występował we wszystkich wersjach wyposażenia, natomiast kartę miały wszystkie Renówki w tamtym czasie i także Scenic. Karta, która na początku była trochę zawodna, były z nią problemy, głównie przez niewłaściwą obsługę. Hands-free też po latach potrafi płatać figle, natomiast są to z reguły drobnostki, ale bajer pozostaje cały czas. Otwieramy sobie auto, chwytając tylko za klamkę i dzisiaj to jest zupełnie normalne rozwiązanie, ale pamiętajmy, że to był 2003 rok i auto było 5 razy tańsze od BMW serii 7 czy S-klasy, które wówczas takiego rozwiązania nie miały. Wnętrze Scenica przypomina tak naprawdę w dużym stopniu Megane drugiej generacji. Są podobne tutaj radio, sterownik od klimy, przełączniki od szyb, czy kolumna kierownicy i sama kierownica. Zasadniczą różnicą jest to, że tutaj mamy ten zespolony elektroniczny wyświetlacz, który jest umieszczony na środku pojazdu i jest to kolorowy wyświetlacz zapożyczony prosto z Renault Espace czwartej generacji. Na początku kiepsko się na niego patrzy, bo jest nie w tym miejscu,
gdzie trzeba, ale po jakimś czasie można się przyzwyczaić zarówno do jego położenia, jak i do jego layoutu. Trochę mi przywodzi na myśl te takie oldschoolowe liczniki typu Digital, jak było w Kadecie GSI albo w Alfie Romeo 90. Tylko tutaj po prostu nieco więcej się dzieje. Mamy obrotomierz, prędkościomierz, rysunek auta, gdzie jest pokazany na przykład ubytek ciśnienia w oponie, albo niezapięte pasy, czy otwarte drzwi, wyświetlacz komputera pokładowego, elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa oraz cieczy chłodzącej. W bogatszych wersjach poliftowych był dokładany również kolorowy wyświetlacz do nawigacji. Komputer pokładowy wyświetla również komunikaty o błędach w języku polskim, jeśli pochodzi z polskiego salonu. Ten natomiast mi mówi, że keine Meldung gespräch, keine Meldung gespäert. Jak widać, również na tym wyświetlaczu wcale nie ma choinki. To jest czarny PR posiadaczy Volkswagenów i Opli o tym, że w renówkach są choinki. Przejedźcie się kiedyś Audi czy Volkswagenem z tamtych lat. Mieni się to barwą kolorów niespotykaną w renówce. Na pierwszy rzut oka deska wydaje się być trochę pusta, taka niezagospodarowana, bo wszystkie przełączniki mamy skoncentrowane tutaj przed dźwignią zmian biegów lub wokół kolumny kierownicy, gdzie mamy na przykład sterownik od radia. Natomiast materiały użyte do jej wykończenia są całkiem niezłej jakości. Plastik, który na pierwszy rzut oka wygląda na twardy i nieprzyjemny, w istocie jest bardzo mięciutkim i dobrej jakości tworzywem na górze deski rozdzielczej, jak i na drzwiach na przykład. Dalej już mamy nieco twardszych plastików, ale całość jest bardzo dobrze zmontowana i naprawdę nic nie wydaje tutaj żadnych skrzeków czy trzasków. Jedyne co to klameczki, ale i tak wydają się bardzo solidnie zamontowane. Dobra jakość montażu tego samochodu przejawia się również w tym, że podczas pokonywania jakichś wyboistych dróg nie słychać, żeby coś tam się z tyłu telepało. W sensie, że fotele są tak dobrze spasowane i zamontowane, że nie słychać tam jakiejś orkiestry za plecami. Tak jak to było na przykład w sceniku pierwszej generacji, albo nawet w Espasie, którego testowałem. Ten model Renault był bardzo dobrze wyposażonym samochodem, dobrze na tle konkurencji np. niemieckiej i japońskiej, ponieważ w Renówce wypas mieliśmy w standardzie. A te najbogatsze wersje miały tak długą listę wyposażenia, że praktycznie się nie kończyła. W normalnej wersji, takiej jak ta, mamy już klimatyzację automatyczną, dobrej jakości sprzęt radio, pełną elektrykę, szyb i lusterek, fotochromatyczne lusterko, cztery poduchy powietrzne, no wszystko jest co trzeba. Niczego w tym aucie w codziennej eksploatacji Wam nie zabraknie. Jest jeszcze jedno lusterko rozkładane spod sufitki, dzięki któremu możemy obserwować, co się dzieje z bąbelkami z tyłu. Znaczy możemy to sobie tak ustawić, żeby widzieć akurat konkretny fotelik. Dzięki czemu mamy stały podgląd na bąble, na nasze 500+. Nie zapragnie też tutaj przestrzeni praktycznej, czyli schowków. Kierowca ma do dyspozycji kieszeń w drzwiach, schowek w podłokietniku, jeden malutki schowek po lewej stronie od kierownicy, schowek pod stopami, a także szufladę pod fotelem. Pasażer natomiast również ma schowek pod stopami, szufladę pod fotelem, schowek w podłokietniku, kieszeń w drzwiach. Do tego przed nim jest chyba największy schowek w desce rozdzielczej, jaki widziałem do tej pory w seryjnym samochodzie. Nie jest niestety podświetlany, nie wiem czy klimatyzowany. Ponadto w podłokietniku też jest gigantyczny schowek, który pomieści spokojnie paczkę z pieluchami. Jeśli dobrze je wszystkie policzyłem, to w samochodzie jest aż 18 schowków, a łączna ich pojemność to ponad 100 litrów. To jakbyśmy mieli dodatkowy bagażnik, taki jak, nie wiem, jest w maluchu albo w Porsche. Oba podłokietniki, zarówno ten na środku, jak i ten na drzwiach, są na bardzo dobrej wysokości. Ten na środku nawet możemy sobie złożyć, żeby nam nie przeszkadzał. Także wygodnie można się tutaj rozsiąść podczas jazdy, tak rozłożyć na tym fotelu. Dźwignia zmiany biegów natomiast powędrowała na deskę rozdzielczą. W porównaniu do poprzednika, czyli do generacji pierwszej, dzięki temu o wiele lepiej się obsługuje lewarek dźwigni zmiany biegów. A do tego, dzięki temu, że ten środkowy tunel jest przesuwany, tylko tu jest taki elektroniczny zaczep, który podobno się lubi uszkadzać i potem nikt nie chce tego naprawiać, no ale jest przesuwany i dzięki temu możemy swobodniej przechodzić z fotela kierowcy na fotel pasażera. To jest jedyna rzecz, no może nie jedyna, ale jedna z rzeczy, przez którą tęsknię za Previą, bo tu jest jak w prawdziwym minivanie. Thank you.
tym egzemplarzu pracuje klasyka tematu, czyli 1.6-16V. Legenda w koncernie, silnik, który pamięta jeszcze koniec lat 90. i do niedawna był montowany w nowych konstrukcjach właśnie w koncernie Renault. 113 dzikich, rozjuszonych francuskich koni. Całkiem sprawnie napędzają ten samochód. Przyspieszenie na poziomie 12 sekund do setki nie jest wartością wstydliwą. Można go rozpędzić do 180 km na godzinę. Silnik, który nie ma zbyt ciekawego brzmienia, niezbyt ładną kulturę pracy, przynajmniej na wyższych obrotach. Na wolnych obrotach jest praktycznie niesłyszalny w kabinie, bo dobrze wyciszony. I do tego niewiele pali. Jest niezawodny, podkreślam, niezawodny i bardzo tani w utrzymaniu. Ale pogłos, uhu! Obok dwulitrówki to tak naprawdę najlepszy silnik, jaki można mieć w tym samochodzie. Oba mają pasek rozrządu, który należy wymieniać co 120 tysięcy. Niektórzy zalecają wymianę tego paska nieco częściej, co 90 tysięcy. Natomiast przy wymianie paska należy wymieniać koło zmiennych faz rozrządu, KZFR. I wtedy mamy spokój. Wielu znawców motoryzacji twierdzi, że to jest element wadliwy w Renault. Nieprawda, jeśli wymieniamy go razem z rozrządem, nie ma z tym absolutnie żadnych problemów. Ponadto wskazuje się też na uszkodzenia cewek zapłonowych. Cewki zapłonowe siadają we wszystkich autach z dużymi przebiegami. Oba silniki 1.6 i 2.0 lubią również gaz i często te auta można z instalacją gazową spotkać. Topową wersją było 2.0 turbo, rozwinięcie dwulitrówki z doładowaniem. Najszybszy scenik, jakiego można sobie wymarzyć, z tym, że no tutaj koszty utrzymania ze względu na turbo sprężarkę mogą być nieco większe. Natomiast jest to nadal silnik z wtryskiem pośrednim. Najmniejszą jednostką benzynową było 1.4 98-konne. Celowo go jakby pomijam, ponieważ nie jest to zły silnik, ale jest zdecydowanie za słaby do Renówki. I te wersje 1.4 były po prostu najsłabiej wyposażone. Jeśli chodzi o diesle, no to były 1.9 i 1.5. 1.5 występował w kilku odmianach. Początkowo te auta miały duże problemy z układem wtryskowym, z wtryskami marki Delphi i z pompą paliwa, która opiłkowała i uszkadzała te wtryski. No i to była największa bolączka 1.5. Silnik z dobrą kulturą pracy, z bardzo niskim spalaniem, no i w tych najsłabszych wersjach, tutaj tabeleczka, w tych najsłabszych wersjach słabo napędzał to auto. Jeździłem takim scenikiem, o mało co takiego nie kupiłem. No ale jednak mało palił ten samochód. Natomiast no, jest to jednak wciąż silnik, przynajmniej w tych wersjach przedliftowych, silnik podwyższonego ryzyka. Ostatnim do omówienia silnikiem jest owiany złą sławą 1.9 DCI w wersji 120-konnej. Silnik, który tak naprawdę zbierał bardzo dużo negatywnych opinii, ponieważ często używane Renówki przyjeżdżały już do nas mocno wyeksploatowane, skręconymi licznikami, no i zaczynały się w 1.9 problemy. Oczywiście wadą jednostki jest to, że ma panewki wału korbowego bez zamków, które zabezpieczają się przeciwko ich obróceniu. No i tutaj do takiej awarii mogło dojść w przypadku 1.9. Natomiast częściej powodem była zbyt rzadka wymiana oleju. Renault zalecało co 30, jeśli ktoś skróci tą wymianę mniej więcej co 8 do 12 tysięcy, no to ten silnik potrafi odwdzięczyć się również niskim spalaniem, dobrą kulturą pracy i powiedzmy relatywnie długimi przebiegami. Znam osobiście parę osób, które nalatały 1.9 DCI po 300 i 400 tysięcy i złego słowa na ten silnik powiedzieć nie mogą. Poprawiona wersja poliftingu 130-kona jest wolna od większości wad, natomiast należy również dbać w tym przypadku o olej. Mówi się też, że 1.9 ma problemy z turbiną, bzdura. Tutaj też jest winna zbyt rzadka wymiana oleju. Mamy tutaj zastosowane turbo Garetta, takie same jak w innych autach w ówczesnym czasie, więc nie jest turbo samo w sobie wadliwe. Ja też mam Garetta na przykład we Fronterze i to hula. Topowym dieslem był 2.0 DCI, wspomniany w tabelce wcześniej, 150-konny, opracowany wspólnie z Nissanem, mało awaryjny, z rozrządem na łańcuchu, jednak występował tylko po lifcie i jest dość rzadki. Scenik jest znany również niestety z tego, że silnik jest zamontowany bardzo głęboko, jest kiepski do niego dostęp, otwór w masce jest bardzo niewielki, a silnik umieszczony dosyć nisko nad przednią osią. Uciążliwy dostęp jest również do na przykład lampy. Żeby wymienić żarówkę, trzeba po prostu wyjmować lampę. Jak to auto się pojawiło, było znane z tego, że z wymianą żarówki trzeba było jechać do serwisu. Lampy też często matowieją w tych najstarszych egzemplarzach, jak w większości modeli Renault z tamtego czasu. Skrzynie biegów na początku 5- i 6-biegowe manualne, z tym, że 6-biegowe w tych najmocniejszych wersjach.
oraz czterobiegowe automaty. Po liftingu były sześciobiegowe automaty, a sześciobiegowe skrzynie manualne były już we wszystkich wersjach silnikowych. Chociaż nie jest tu przesadnie głośno w środku, dzięki dobremu wyciszeniu wnętrza, zawieszenia, ogólnie dzięki dobremu wyciszeniu, no to jednak brakuje tutaj szóstego biegu. Przy 100 na godzinę mamy jakieś 3000 obrotów, przydałoby się trochę uspokoić tą jednostkę, dlatego nie dziwię się, że Renówka w poliftach zastosowała już wszędzie sześciobiegowe manuale. Zawias jest tutaj dość prosty i też trwały. Z tyłu mamy belkę, z przodu mamy kolumny MacPersona, z tym, że stworzenie wahaczy przednich niestety są zintegrowane z wahaczem, nie możemy ich wymienić osobno i trzeba wymieniać cały wahacz. Czarny PR niemieckich koncernów również donosi, że szybko wybijają się górne łożyska amortyzatorów oraz na przykład końcówki drążków, co nie jest do końca prawdą, bo na naszych polskich drogach we wszystkich autach górne mocowanie amortyzatorów oraz końcówki drążków szybko się wybijają. Jako jedną z wad scenika wymienia się usterki wspomnianego przy okazji bagażnika elektrycznego hamulca postojowego, ręcznego, bo już nie jest ręczny w zasadzie. Zaciąga on się automatycznie po zgaszeniu silnika na przykład. No i w tamtym czasie, kiedy Renówka wypuściła takie rozwiązanie, nie było to dość popularne wśród producentów. Dopiero później zaczęto to stosować na masową skalę. Co za tym idzie, nie każdy potrafił to wtedy ogarnąć. Nie są to często jakieś awarie czujników, modułów czy potencjometrów, tylko zwykłe awarie mechaniczne, jakaś zapieczona linka albo zamarznięta linka. Dzisiaj elektroniczny ręczny jest rozwiązaniem powszechnym, więc więcej mechaników potrafi to dosyć tanio naprawić. I przy okazji tego ręcznego dochodzimy również do tematu elektroniki w Renówce, która to według czarnego PR-u również bywa zawodna. Początkowo szwankowały te hands-free systemy, szczególnie zamykanie. No tutaj też... działa tylko jedna klamka. Zdarzały się również problemy z tymi wyświetlaczami zespolonymi, natomiast to najczęściej dotykało jakieś powypadkowe, źle pomontowane egzemplarze. Są problemy owszem z modułem komfortu, którego styki gdzieś tam czasem się nie dzieją od wilgoci i wtedy auto głupieje, nie wiem, wyświetla jakieś idiotyczne komunikaty albo nie chce się zamknąć, otworzyć, no ale to się zdarza niezmiernie rzadko i tak naprawdę spójrzcie na ten egzemplarz, on ma 16 lat, spory przebieg, a mimo to wszystkie elementy wyposażenia tego samochodu działają, no z wyjątkiem tych trzech klamek, bo działa tylko ta od pasażera. Sceniki dosyć już mocno się starzeją, chociaż i tak wyglądają na młodsze niż są w istocie, no to pomimo tego i tak bardzo dużo ich jeszcze jeździ po naszych drogach. I to nie tylko dlatego, że wyprodukowano ich ponad 1,5 miliona egzemplarzy, a w jednym roku sprzedano nawet 314 tysięcy sztuk w rekordowym roku. No ale jeździ ich tak dużo dlatego, że to jest naprawdę dobre auto i bezwypadkowy, zadbany egzemplarz będzie wolny od problemów, wolny od usterek i przede wszystkim, co dla większości z Was pewnie jest ważne, wolny od korozji. Renówki po prostu z tamtych lat, w ogóle Renówki bezwypadkowe, nie rdzewieją. Im młodszy scenik, tym lepszy. Te poliftowe były po prostu bardziej dopracowane. Wszystkie jednak prowadzą się spokojnie, przewidywalnie i bez fajerwerków, ale za to są bardzo przyjemne i wygodne w użytkowaniu, zarówno na trasie, jak i na mieście. Natomiast według mnie Scenica drugiej generacji i to największą wadą Scenica jest jakość obsługi lewarka dźwigni zmiany biegów. Macha się tym jak jakimś zużytym, żeby nie powiedzieć joystickiem. Nie wiem czy pamiętacie jeszcze joysticki, ja pamiętam, bo grałem na Schneiderze, a moi kumple na Commodore. Jak ktoś miał zużyty joystick, to można się było nieźle nawkurzać. Niby było wszystko ok, ale jednak nie trafiało się w to co trzeba. Tutaj właśnie też tak jest. Jeśli urodziło Ci się drugie dziecko i chcesz zamienić swojego
kompakta na coś większego niż kombi, kupuj. Jeśli potrzebujesz drugiego auta, żeby na przykład żona mogła dzieciaki wozić do przedszkola, do szkoły, rozwozić po mieście, załatwiać swoje sprawy, kupuj. Unikajcie tylko tych najtańszych, czyli między 2,5 a 5 tysięcy złotych, gdyż często są to egzemplarze albo uszkodzone już, albo mocno wyeksploatowane i naprawy wyrównają tak naprawdę cenę tych droższych, czyli między 5 a 8 tysięcy złotych. Taka sensowna kwota to kręci się w okolicach 8 tysięcy do dychy, powiedzmy. Najdroższe, jakie widziałem, kosztowały 17 tysięcy złotych. Były to auta z końca produkcji, z dobrym wypasem i praktycznie minimalnym przebiegiem, z najlepszym silnikiem, czyli 1.6-16V. I taka dwójka z końca produkcji i tak będzie lepsza niż najtańszy scenik trzeciej generacji. O tym warto też pomyśleć. Jeśli dysponujecie większą kwotą, no to możecie poszukać dwójki Granda z maksymalnym wypasem z końca produkcji właśnie. Jako ciekawostkę muszę jeszcze powiedzieć, że scenik występował w jeszcze jednej odmianie. Od 2007 roku był produkowany tylko przez 2 lata i był to scenik Conquest, czyli takie pseudo nic w zasadzie. Niby miał prześwit większy o 2 cm, ale nie miał napędu na 4 koła i w porównaniu do swojego ojca, scenika RX4, który powstał na bazie pierwszej generacji, był zwykłą popierdułą, która miała tylko dołożone jakieś osłony nadkoli i inno padziewie, które miało przypominać terenówkę. Konkurencja? No, scenik jest tak zajebistym autem, że on jest konkurencją sam dla siebie. Poważnie. Uważam, że to jest jeden z najlepszych samochodów, jaki powstał w ogóle w historii motoryzacji. Nawet jak masz duże kombi z dużym silnikiem jako auto rodzinne, to ten samochód stawia ci pewne ograniczenia. Scenik takich ograniczeń nie stawia, tu można wszystko. Kwalifikuje go naturalnie jako ikonę aut rodzinnych do serii 500+. Polecam zwiedzanie moich pozostałych playlist. Możecie subskrybować ten kanał, jeśli go oglądacie, a jeszcze nie subskrybujecie. Jak jesteście nowi, to też. Lajkujcie materiał, komentujcie. Zapraszam również na moje social media, szczególnie na Instagrama, bo tam dużo relacji daję, niekoniecznie związanych z motoryzacją, a także sporo zdjęć i zapowiedzi tego, co będzie w następnych odcinkach. Trzymajcie się w takim razie. Do zobaczenia. Cześć! This is just a mic test, This is just a mic test. Hello, it's Auto Marian, and today I will present you Renault Scenic. It is one of the best cars ever made because it is very big and small at the same time. It is very reliable car and very good equipped with quite good engine, a 1.6 16 valve. It has 113 horsepower. And this is the one of the two best engines you can get in this car, because the second one is 2-liter engine, also petrol engine, and it's more powerful than this one, but this one have less fuel consumption, so it's better generally. Okay, bye bye.